Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy robić omówienie patcha 9.18, czyli jakie zmiany będą wchodziły jutro na serwery live oraz postaram się Wam powiedzieć, co potencjalnie może być dobre lub może być troszkę gorsze niż było. Zaczynajmy od nowości. System skrzyn niespodzianek. Zmieniliśmy sposób dystrybucji przedmiotów w rundach PvE, czyli na miniony. Zwykłe skrzynie zawierają złoto, bohaterów lub pomocniko. Ok, to jest bardzo ciekawe. Dla tych co nie wiedzą, co to jest pomocniko, to jest item, którego możecie użyć i sklonuje on wam postać. Czyli jeżeli macie dwóch brandów lub dwóch jasuło, wrzucacie, wrzucacie pomocniko i otrzymacie trzecią postać i, i stworzy wam się drugi level tej postaci. Zatrzymywałbym to na lepsze postacie, czyli właśnie na takie, które kosztują 3, 4, lub 5 golda, albo na takie, które, na, na której macie już itemy, na przykład macie Kenena na dwa Keneny na pierwszym poziomie, i macie już na nim Morello, Redemption oraz Guardian Angela i potrzebujecie go, macie mało HP, potrzebujecie go na drugim poziomie, to wtedy możecie użyć na właśnie taką postać bohaterowie to może być ciekawe, no bo jeżeli wypadną mam Bohaterowie, to tak jakby Wam wypadł Gold, albo może Wam wypa wypaść bohater, który akurat będzie potrzebny, troszkę to będzie po prostu ciekawsze. Tak uważam. Nadzwyca nadzwyczajne skrzynie zawierają składniki przedmiotów, czyli tak jak było: złoto, bohaterów lub pomocniko. Tu się coś zmieniło? I temy zawierają, ok. Rzadkie skrzynie zawierają ukończone przedmioty. Oho, czyli to już na pewno będą rzadkie: złoto, bohaterów, pomocniko. Każdy gracz, że mniej więcej tyle samo skrzyń w ciągu jednej gry. O, proszę bardzo. Czyli RNG się zmniejsza dla wszystkich fanów, którzy, którzy uważają, że Teamfight jest tylko RNG, nie grajcie w to, to są losowe szachy. RNG właśnie zostało zmniejszone, i tak już nie było duże, ale zostało jeszcze bardziej zmniejszone. Każdy gracz otrzyma mniej więcej tyle samo składników, przedmiotów w ciągu jednej gry, proszę bardzo. To można ró różnie rozumieć, bo jeżeli pierwszy gracz odpadnie na wilkach, a drugi będzie się trzymał aż za dragona, no to wiadomo, że on będzie miał więcej, ale skrzynie po prostu powinny równo wypadać. Pomocniko, tak jak mówiłem, modyfikacja punktów doświadczenia. Z tego co rozumiem, to na początkowych levelach będzie trzeba więcej o 2 ekspa więcej, na piątym, na szóstym, na siódmym poziomie, na ósmym oraz na dziewiątym tu cztery ekspa, a tutaj 6 ekspa więcej. Jak oni to wytłumaczyli? Z powodu niewielkiej inflacji złota, z powodu zmianami w systemie łupów, modyfikowaliśmy liczbę PD potrzebną do awansowania na wyższy poziom. To jest ciekawe, bo Teraz się gra tak, że po pierwszej karuzeli leveluje się do czwartego poziomu, nie, do piątego poziomu, po krakach leveluje się do szóstego poziomu. Teraz będzie to o wiele cięższe do zrobienia, bo po prostu będzie to więcej kosztowało i nie będziecie mieli pieniędzy na rolowanie. Częstotliwość wypadania bohaterów poszczególnej kategorii, czyli prawdopodobieństwo pojawienia się bohatera z danej kategorii na trzecim poziomie, czyli trzeci poziom to jest poziom waszego bohatera. A tu jest szansa, która była na to, jaki champion wam się pojawi. Czyli na trzecim poziomie mieliście 5% szansy, że pojawi wam się postać za 3 golda. To zostaje bez zmian. Troszeczkę zmniejszają postacie za 2 golda i zwiększają postacie za 1 golda. Na piątym poziomie tutaj znowu jest troszeczkę bez zmian. 2% na więcej na postać za 4 golda. Okej okay, zmiany, okej okay, zmiany jak najbardziej. Po prostu musieli to zadjustować przez to, że będzie się ciężej wbijało level, bo będzie on droższy, tak jak tutaj wspominaliśmy. Przez to, że level będzie droższy, no to postacie droższe będą musiały wypadać troszeczkę wcześniej lub ze zwiększoną prawdopodobieństwem. Dlatego takie zmiany, dużo one nie zmieniają, tak, tak szczerze mówiąc. Rozmiar puli bohaterów. O, kolejna zmiana systemowa. Okazało się, że tworzenie dwóch gwiazdkowych bohaterów trzeciej kategorii zdarza się trochę zbyt często. Więc zmniejszymy pulę bohaterów, żeby wynagrodzić graczy, którzy wybierają mniej utarte ścieżki. Liczba bohaterów trzeciej kategorii, czyli te, które kosztują 3, tak, w puli na 20, z 21 na 18. No to jest całkiem duża zmiana. Ja osobiście uważam, że wbijanie takiej postaci na trzeci poziom było cholernie ciężkie. A wbijanie jej na drugi poziom czasami było też bardzo ciężkie, bo jeżeli dwie osoby grały kenena, to już tego kenena było ciężko dostać. Teraz będzie to jeszcze cięższe do zdobycia. No zobaczymy, jak to się się na, na rozgrywkę. Przejrzystość przedmiotów i ich kumulowanie czyli bardzo dużo zmian systemowych, można powiedzieć, wchodzi teraz w tym patchu. Przyjrzeliśmy się przedmiotom i zmieniliśmy je tak, żeby kumulowały się w rozsądny sposób i informowały Was o tym, kiedy się nie kumulują. Dołożenie drugiego takiego samego nie kumulującego się przedmiotu na bohatera sprawi, że ów przedmiot się od niego odbije. O, proszę bardzo. Unikalne przedmioty będą teraz odpowiednio oznaczone w ich opisie. Wszystkie przedmioty wymienione poniżej nie powinny się kumulować. E, czyli ostrzy jomu... O, to był fajny... Znaczy fajny, to był zły błąd, że jeżeli mieliście jomu już na kasadynie na przykład i włożyliście mój drugie jomu, no to to jomu zostawało zamiast wyskakiwać. zięga rycerska, lodowy młot, i wszystkie, które się robi ze spatuli. Morello i Red Buff. I Phantom Dancer jeszcze, Ok. No, taki fajny, fajna zmiana systemowa, po prostu. Cechy. Nowe premie wymagające 9 jednostek. Dodajmy do niektórych cech nowe premie wymagające 9 jednostek, czyli tak jak wcześniej dodali z Blade Master'ami. Możecie uzyskać jedynie przy użyciu przedmiotów związanych ze szpatułką. Tym razem nie doszukacie się w tych zmianach żadnej zapowiedzi nowych bohaterów, ale lubimy możliwości, które uzyskane wymaga. Pozyskanie wymaga ok. Premia wymagająca 9 zabójców. O proszę bardzo, 9 zabójców. Zapewnia 225% obrażeń krytycznych i 40% szansy na trafienie krytyczne, czyli 65% szansy będzie to dawało, tak? Premia wymagająca 9 czarodziejów zapewnia 175% mocy umiejętności, tylko musicie się w sumie zapytać, jak często dostaniecie tyle szpatułek, żeby osiągnąć właśnie 9 czarodziejów lub 9 zabójców? Ja osobiście uważam, że 6 czarodziejów to już jest troszkę przegięcie, jeżeli składacie trzech, jest absolutnie wystarczająco. Po prostu to może zrobić jakiś tam ciekawy build na YouTube'a, na Highlight'a. No teraz wchodzimy do zmian, które faktycznie mogą coś wnieść. Wildy. Czterech wildów, wszyscy co zyskują 12% prędkości ataku, zają, no, Tu się nic nie zmienia. A ich ataków podstawowych nie można uniknąć. Czy tutaj chodzi o uniknięcie tak jak maszyn. Czy tu chodzi o uniknięcie takie jak mają jordle? Bo jeżeli tu chodzi o uniknięcie tak jak mają jordle, to jordle będą po prostu bezużyteczne. Ogólne zmiany dotyczące trzech cech: pancerz ma mistrz Żywiołów. Aha, zmniejszenie obrażeń rycerzy. Bardzo. Czas po którym zabójcy skaczą na cel. Troszeczkę zwiększony. Bohaterowie. Kategoria pierwsza. Obrażenia od ataku Kamil. Lekki buff dla Kamil. Pająki od Elis dostały kolejnego buffa. Zobaczymy ile buffów jeszcze będą musie, musiały one dostać, żeby faktycznie były użyteczne. Pancerz Gravesa. Zwiększone obrażenia od ataku Kasadina. Zmniejszone o 5 AD. Nic to nie zmienia tak naprawdę. Początkowa mana całkowita. Mana Kaziksa. To nic nie zmienia. Ten build, który ja Wam pokazałem od Kasadin Assassin nadal będzie grywalny. Yy, nic to tutaj tak naprawdę nie zmienia. Początkowa mana pajka 75 na 50 kolejne nerfy na Pike. A. No to jest niesamowite, że, że, że Pike dostaje aż tyle nerfów, mimo że już teraz jest praktycznie niegrywalny. Zrobię Twisted Fate, lekki buff na HP, ilość many zapewnione przez niebieską kartę. 20-35-50 na 30-50-70. O to jest ciekawe, bo jeżeli stawicie Twisted Fate między takimi postaciami jak Cartus i Aurelion Sol i wylosują niebieską kartę, no to 50 many tym postaciom się naprawdę przyda. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w grze. Czy będzie grywalny? Musimy, musimy poczekać i o, ocenić. Kategoria trzecia: próg wykończenia Evelyn, próg wykończenia Evelyn z 65 na 50%. Evelyn potrzebowała takiego nerfa, była po prostu ona zbyt często grywana. W, w każdym lobby mogliście, mogliście zauważyć. Evelyn na drugim poziomie. Staku, stakowanie Dragon's Claw oraz Hexe Candleida. Y i była ona niesamowicie mocna. Mnożnik obrażeń jeszcze znerwiony, no to Ewelinka praktycznie staje się postacią niegrywalną, szczerze mówiąc. I Katarina dostała lekkiego pufanicy. Mienia. Obrażenia umiejętności od Akali troszkę zwiększone, takie dużo zwiększone w sumie. Teraz Akali pod 6 asasynów stakuje się, stakuje się. Ona też z Infinity Edge'em. Może to być grywalne, może być ona grywalna. Hypercarry Akali pod Dragon's Claw oraz Infinity Edge'a może być ciekawym buildem kategoria piąta czyli postacie legendarne czas działania obrażenia od Aniwi. 800 punktów obrażeń w 8 sekund na 806 sekund to było potrzebne bo Anivia była troszkę można powiedzieć taką głupią jednostką przez to że jej obrażenia były aż tak rozciągnięte w czasie czyli walki aż tak długo nie trwały dlatego jej potencjał czyli te obrażenia które ona zadawały, zadawała nigdy nie były wykorzystane w pełni bo padała ona szybciej, lub yy, walka się po prostu kończyła, dlatego to jest potrzebne. Zdrowie Panteona zmniejszone o 150 HP. To jest duży nerf, to jest naprawdę duży nerf. Obrażenia od ataku Pantona troszeczkę znerfione, ale nadal to będzie grywalna postać, bo tu bardziej chodzi o to, że on nakłada yy, Morello na wszystkich oraz też stunuje. Obrażenia od ataku Kawu Miecza. O, proszę, 5 AD aż znerfione, no. Tutaj jest duży nerf, To jest naprawdę duży nerf, To jest 25% AD zabrane. Czyli, jeżeli składacie Infinity Edge na, na właśnie Zed'a na przykład, no to dużo mu to zabierze. Czas działania osłabionego. O, Frozen Heart dostaje 4 sekundy aż. To jest duży buff. Jeżeli stakujecie Frozen Heart na pajka, no to to może, to może teraz o wiele lepiej działać. Wytrzymałość i czas działania tarczy Solarii. 250 punktów tarczy na 6 sekund, teraz jest 300 punktów na 7 sekund. Proszę, to już jest drugi buff dla Solari. Możliwe, że teraz to będzie ciekawy item do składania. Nie jako priorytetowy item, ale po prostu jako item, który można złożyć na początku, żeby przetrwać early game, albo jeżeli zostanie wam tam połówka itema, to z Karuzeli możecie, możecie podnieść sobie właśnie item uzupełniający Solari. I, I może to całkiem fajnie działać, no jednak to jest 300 punktów tarczy dla 5 osób, 1500 obrażeń, kto, które wasz frontlay może przyjąć, po prostu. Szansa na rozbrojenie, czyli swordbreaker łamie miecz, 25% szansy na rozbrojenie, na 4 sekundy, 30% szansy na rozbrojenie, na 3 sekundy. Czy buff, czy nerf, tego się raczej praktycznie w ogóle teraz nie składa, chyba że forsujecie canslingerów. Dobrze, bez zmian. Czas działania wygnania Zefira z 5 sekund na 6 sekund. O, proszę. Zephyr był całkiem okej. Okay, można powiedzieć, teraz możliwe, że będzie jeszcze lepszy. Umiejętności morgany. Okej. Okay. Tutaj czasami są właśnie naprawione błędy. Nawet nie muszą być to bufy lub nerfy, ale w ostatnim patchu tak było właśnie z Lucianem, że mu naprawili tyle błędów, że on po prostu się stał grywalną postacią. Echo ten poprawnie trafiał w główny cel. O, to był głupi bug z tym czyli jeżeli, jeżeli, jeżeli postać nie była wyizolowana, to nie zadawał on True Damage, mimo tego, że mieliście Voidów. Opisy po prostu zrobili, zrobili bardziej dokładne opisy. Zachademonów demonów nie będzie już umożliwiała im zdobywania manek, gdy nie mogą tego zrobić. Nie widziałem chyba tego buga. Nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Musiałbym to po prostu zobaczyć wizualnie. Ale no, nieważne, umiejętność Branda odbija się o dwa razy więcej niż powinna, teraz odbija się poprawną ileś, liczbę razy, no to był bug, dla którego opłacało się składać Branda, wiele osób o tym wiedziało, wiele osób potem nie wiedziało, jeżeli mieliście Branda, dawaliście mu trzy itemy i bił on dużo więcej niż powinien, nawet na pierwszym poziomie, Freksta leczyła się o po, połowę poprawnej wartości, no to był bardzo mocny błąd. I tutaj muzyka. No i to w sumie wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie omówienia patcha 9.18. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jakie Wy zmiany chcielibyście zobaczyć w Teamfight Tactics? Napiszcie w komentarzu niżej. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.